Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć maskę potwora. Idealnie sprawdzi się na halloweenowych imprezach w czasach dystansu społecznego, ale i nie tylko. Będziecie mogli ją przechować w szafie i użyć w następnym roku albo przy innej okazji. Dzięki niej zachowacie bezpieczeństwo, jednocześnie wyglądając super. Dodatkowo zapewniam, że można w niej oddychać. Możecie ją nosić zarówno bez żadnych dodatków, na gołą twarz i tyle, ale możecie też pójść o krok dalej i dodać makijaż oczu lub reszty ciała, żeby pasował do potwora, którego stworzycie. Ja stworzyłam coś inspirowanego nietoperzem, ale Wy możecie uruchomić swoją wyobraźnię i wykreować własne odjechane potwory. Najpierw oczywiście musicie zacząć od maseczki. Powinna być gładka i najlepiej czarna. Tutaj bardzo ważny jest wybór rodzaju, a jest ich sporo. Nie za bardzo polecam tych ze szwem na środku, bo z boku dosyć mocno odstają od twarzy i nie będą wyglądać naturalnie. No chyba, że chcecie zrobić charakteryzację ptaka. Harmonikowe też są słabe, bo mimo wszystko widać na nich załamania. Wybór materiału zależy od Was, ale przede wszystkim musi dobrze przylegać do twarzy. Moim zdaniem najlepsza jest miękka, materiałowa. Mniej więcej taka jak ta. Kiedy macie już wybraną maseczkę, czas wziąć się do roboty. Bardzo przydatny będzie tu odlew twarzy, ale nie jest obowiązkowy. Możecie to zrobić na jakimś manekinie, na styropianowej głowie albo nawet na butelce wody. Po prostu chodzi tutaj o to, żeby maska nie leżała na płaskim, bo potem będzie odstawać od twarzy. Zakładam maseczkę tak, jakbym ją nosiła normalnie. I teraz szykuję sobie watę. Najłatwiej będzie pracować na takiej w kulkach, ale może być też normalna. Rozwijam sobie pierwszą kulkę i układam ją na płasko wzdłuż krawędzi maski. Rozwijam drugą i układam trochę poniżej, ale dbam o to, żeby na siebie nachodziły. Teraz czas na lateks. Będziecie potrzebować około 200 ml mleczka lateksowego w zależności od wielkości i grubości maski, którą będziecie robić. Nalewam lateks do miseczki i teraz po kawałku wylewam lateks na watę, tak żeby przesiąkł aż do materiału. Robię to uważnie, kawałek po kawałku, bo jeśli byście wylali naraz dużą ilość, to lateks spłynąłby Wam po wierzchu i wylał się na boki, więc bez sensu. Robię tak na całej powierzchni, a po bokach przyklepuję watę do krawędzi i gumek maski. Kiedy pierwszy pasek mam gotowy, przyklejam na niego drugi i tak samo pokrywam lateksem. Teraz dodaję trzecią warstwę na dolną krawędź, plus jeszcze trochę na nos. Wszystko pokrywam lateksem, aż całość będzie mokra. Kiedy to mam gotowe, sprawdzam sobie palcami, czy wata nie nachodzi mi na usta. To bardzo ważne, żeby zostawić pustą przestrzeń, co najmniej na wysokość Waszych ust, żebyście mogli oczywiście swobodnie oddychać. Musicie o tym pomyśleć przy projektowaniu Waszej maski. Ja będę tworzyć potwora nietoperza, więc dodaję jeszcze jeden okrągły kawałek waty na nos. I będę zaczynać tworzyć ten charakterystyczny kształt. Kiedy wata jest zamoczona w lateksie, staje się plastyczna i można tworzyć z niej różne kształty. Pomagam sobie łyżką i paznokciami, żeby podnieść krawędzie nosa. Na to dokładam jeszcze dwa kawałki waty w kształcie kropli, żeby stworzyć tą drugą warstwę nosa. Tak samo pokrywam to lateksem i delikatnie układam. Te bardziej precyzyjne elementy dopracowuję sobie ołówkiem, ale Wy możecie użyć czegokolwiek. I góra gotowa. Teraz tak samo robię dół, pamiętając, żeby zostawić przerwę na usta. W zależności od tego, jakiego robicie potwora, możecie pociągnąć lateks do samego dołu albo tylko do jakiegoś momentu. Ja tutaj zdecydowałam się iść po całości. Teraz daję jeszcze dodatkową warstwę waty przy krawędzi paszczy. I jeszcze kolejną, żeby pogrubić ten obszar. Teraz całość modeluję łyżką. Wygładzam delikatnie powierzchnię. Przygładzam watę na krawędziach, żeby lepiej wtapiała się w skórę.
i ogólnie nadaje jej ostateczny kształt. Tak się prezentuje. Teraz czas na zęby. Mi akurat zostało jeszcze sporo od Demogorgona, a jeśli chcecie zobaczyć, jak je zrobić tak krok po kroku, to właśnie znajdziecie tutorial w tym filmie. I zaczynam klejenie. Wybieram sobie zęby i po prostu wkładam je w mokrą watę. Jeśli z jakiegoś powodu zdążyła Wam trochę podeschnąć, to najpierw włóżcie ząb do lateksu, a dopiero potem w watę. Ogólnie przy tworzeniu zębów myślcie o potworze, którego tworzycie. Patrzenie na obrazki na pewno może pomóc. Ja przez to, że korzystam z gotowych zębów, które robiłam do Demogorgona, nie mam dokładnie takich zębów, jakbym chciała, ale to w końcu potwór, więc nie przejmuję się tym zbytnio. Pamiętajcie tylko, żeby mieć różne rozmiary zębów, tak żeby wyglądały bardziej naturalnie. No i gotowe. Tak prezentują się ząbki. Kiedy to już jest zrobione, czas na lakierowanie. Ja posłużę się tutaj lakierem Mod Podge, ale Wy możecie użyć na przykład bezbarwnego lakieru dla paznokci albo jakiegoś innego lakieru. Nakładam go na pędzelek i pokrywam nim dokładnie każdego zęba. I taką maskę zostawiam na noc lub na minimum 6 godzin, żeby podeschła. Następnego dnia, znowu korzystając ze zdjęcia, zabieram się za malowanie. Używam tutaj zwykłych farb akrylowych, bo mają ładne krycie, są tanie i bezpieczne. Ale Wy możecie użyć jakichkolwiek innych farb. Zaczynam od dziąseł. Tworzę tutaj brudno-różowy kolor i pokrywam nim cały obszar między i wzdłuż zębów. Na tym etapie możecie brać maskę w rękę, bo już jest sztywna, więc nic się Wam nie rozwali. Teraz trochę bardziej cielistym kolorem pokrywam spodnią warstwę nosa. Wgłębienia pokryłam czerwonym kolorem, a na górną część nosa dodaję znowu brudny róż. Krawędzie nosa pokrywam trochę ciemnoróżową farbą, żeby dodać więcej realizmu. Teraz biorę krwisto-czerwoną farbę i pokrywam nią same krawędzie dziąseł. Tworzę kawowy kolor i dużym pędzlem pokrywam całą resztę maski. To będzie nasz bazowy kolor futra, więc Wy dopasujcie oczywiście kolor do Waszego potwora. Zwracam uwagę, żeby dokładnie dochodzić do krawędzi maski i elementów nosa. Teraz ciemnobrązową farbą robię jeszcze pojedyncze kreski i przeciągam farbę bardziej suchym pędzlem, żeby naśladować jakby fakturę futra. W mojej miseczce rozrobiłam sobie klej szkolny z wodą, żeby był bardziej płynny. I przygotowałam sztuczne futerko. Rwę je na kawałki i przykładam do maski, żeby wiedzieć, jakie mniej więcej wielkości będę potrzebować. Pokrywam klejem jedną partię maski i przyklejam do niej małe porcje futerka. Im mniejsze części będziecie kleić, tym lepiej będzie to wyglądać. Teraz pokrywam kolejny obszar i znowu doklejam futerko, układając je w konkretnym kierunku. I tak po kawałeczku. I tutaj z futerkiem versus bez futerka. Drugą część maski robię dokładnie tak samo. I włochaty potwór gotowy. Teraz czas na ostatnie szlify. Znowu biorę Mod Podge i tym razem pokrywam nim wszystkie skórne elementy. Czyli nos na zewnątrz i w środku. Pamiętając oczywiście o krawędziach. No i oczywiście całe dziąsła. I tak zostawiam to do wyschnięcia na mniej więcej godzinę. Po dodaniu odrobiny sztucznej krwi prezentuje się to tak. Muszę przyznać, że wyszło całkiem realistycznie. Maska gotowa. I teraz możecie albo założyć tą maskę tak jak jest i wyjść, albo dodać do tego jeszcze oczy i wzmocnić efekt. Pokażę Wam teraz, co możecie na przykład zrobić. Zaczynam od soczewek.
Tak dla mnie do nietoperza pasują czerwone oczy, więc wybrałam sobie model Wildfire. No takie, czerwone. Po włożeniu ich do oczu biorę najjaśniejszy podkład i nakładam go głównie na czoło i policzki. Oczywiście Wy, jeśli planujecie zdejmować maskę, no to lepiej pokryć całość twarzy i szyi, żeby zachować ciągłość w kolorze. Teraz matowię to jasnym pudrem. Czarną kredką zaznaczam sobie linię od nosa aż do zewnętrznej krawędzi brwi, żeby stworzyć takie jakby groźnie wyglądające oczy. Ogólnie musicie mi wybaczyć drobne nierówności w trakcie rysowania, ale okazało się, że te soczewki są akurat wyjątkowo niewygodne i mało w nich widzę. Teraz biorę czarną farbę do ciała, ale możecie też kontynuować używanie kredki i objeżdżam nią krawędzie od wewnętrznej strony. Najeżdżam też na wewnętrzną część powieki i obrysowuję dolną powiekę. To samo powtarzam na drugim oku. Teraz biorę brązowy cień i rozcieram nim krawędzie czarnego. Wyciągam go też mocno na skronie. Teraz czas na złą minę. Na precyzyjny pędzelek nałożyłam czarną farbę i trochę marszcząc czoło zaznaczam sobie linie, które właśnie spowodują, że będę wyglądała na złą. Teraz powtarzam to jeszcze dwa razy na obu stronach. Za każdym razem robię jednak coraz krótszą linię. I tym samym pędzelkiem dodaję jeszcze trochę brązowego cienia po środku brwi. Rozcieram trochę linię ku górze, żeby tworzyły cień. I złe oczy gotowe. Teraz w tej masce wyglądam zdecydowanie groźniej niż poprzednio. A żeby wszystko wyglądało jeszcze spójniej, to dodałam sobie czarne włosy i teraz użyję trochę płynnej sztucznej krwi, żeby zrobić rozbryzgi na twarzy. Przesuwam palcem po mokrym pędzelku i trzymam go blisko twarzy. Zobaczcie, jak ładnie. No i korona maska na Halloween gotowa! Do Was zależy wybór, czy założycie ją bez dodatków, czy stworzycie do niej cały strój i charakteryzację. Dopasujcie to do swoich potrzeb i możliwości czasowych. Ja uważam, że robi robotę tak i tak, ale oczywiście im dodacie więcej elementów, tym bardziej dopracowana będzie cała stylizacja. Ciekawa jestem, jakie maski stworzycie Wy i pamiętajcie, żeby dbać o zdrowie swoje i innych. Do zobaczenia w następny piątek. A jeśli chcecie zobaczyć inne charakteryzacje, to polecam Wam playlistę halloweenową, w której mam ponad 70 filmów, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Dzięki piękne i do zobaczenia. Pa, pa!